Za kilka dni do naszego kraju zaczną docierać upalne masy powietrza, które przyniosą najwyższe od początku tego roku temperatury. Dobry wieczór, Agnieszka Smoleń, zapraszam na szczegóły. Jutro Polska będzie pod wpływem nasuwającego się od zachodu wyżu z centrum nad wschodnimi Niemcami. W nocy jedynie w górach więcej chmur, z których popada. Wiatr początkowo będzie umiarkowany i porywisty, później słaby. W górach w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura wyniesie od 7 stopni w Zakopanem i Nowym Targu do 10 w Krakowie, Olkuszu, Miechowie, Oświęcimiu i Tarnowie. W poniedziałek sporo słońca i błękitnego nieba. Najcieplej będzie jutro w Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu i Tarnowie. Termometry wskażą tam 21 stopni. W Nowym Sączu, Wadowicach i Andrychowie 19. Najchłodniej na Podhalu, tam maksymalnie 17. Odczuwalną temperaturę będzie obniżał umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. W Krakowie jutro bez opadów, w najcieplejszym momencie dnia 21 stopni. Ciśnienie będzie wzrastać, jutro w południe w Krakowie wyniesie 995 hektopaskali, biometr zmienny. We wtorek nadal będzie pogodnie, w środę pojawi się więcej chmur i mogą przydać się parasole. Na termometrach maksymalnie 25 stopni. I ostatnia mapa z poziomem pyłu PM10. W całym regionie powietrze będzie jutro czyste. Spokojnego wieczoru, do zobaczenia.